Witajcie, z tej strony Łowca Much. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z malowania customa. Jest to portret żywego konia z Google. Ale oczywiście to nie umniejsza jego wartości. Dla mnie nawet jest to custom bardziej szczególny niż większość poprzednich prac, ponieważ został wykonany na prośbę mojej koleżanki ze stajni Amelki. Bohaterem tego filmiku został mocarny, kasztanowaty ogier hanowerski z jej kolekcji. Nad całym modelem, jego wadami i zaletami rozwodzę się w poprzednim unboxingu, a teraz przejdźmy już do rzeczy. Na wstępie uprzedzam, żebyście nie traktowali tego filmiku jako jakiegoś tutorialu. Pokazuję tutaj tylko urywki z procesu malowania pojedynczego customa i przy okazji kilka własnych trików, które wtedy odkryłam. Tego typu seria raczej nie pojawi się też w najbliższym czasie, osobiście uważam, że umiem jeszcze za mało, żeby do tego pouczać innych. Dlatego nie inspirujcie się tym za bardzo i bawcie się dobrze! Tradycyjnie zaczynam od zrobienia dobrego preppingu, a wierzcie mi, jest co robić. Czeka mnie masa pracy z usuwaniem szwów, różnych dziwnych grudek, nadlewek. Niestety modele kolekty pod tym względem są dość upierdliwe. Na razie jednak zmykam do łazienki i szoruję koinka wacikiem nasączonym zmywaczem do paznokci z dużą zawartością acetonu, żeby usunąć wszelkie możliwe zabrudzenia. Zwłaszcza jedno tylne kopyto mocno mi się kleiło, a to jest niedopuszczalne, jeżeli chcę to potem malować. Chyba dosłownie wypalam mu sierść tym lakierem. Biedaczek. Następnie biorę ulubiony nóż do tapet i po pierwsze pozbywam się napisów firmowych z brzucha. Ten prosty zabieg dodaje customowi dużo realizmu. Do tego zadania znacznie lepszy byłby skalpel, ale nie chcieli mi go sprzedać. Czy ja wyglądam na seryjnego mordercę? Serio? No. Potem zajmuję się wszystkimi brzydkimi szwami i nadlewkami na modelu. Szlifuję te miejsca najpierw za pomocą papieru ściernego setki, potem tysięcznej gradacji, by uzyskać całkowicie gładką powierzchnię. Na koniec tego etapu dokładnie myję koinka z mydłem, żeby pozbyć się plastikowego pyłu i tłuszczu. Od tej pory nie dotykam już modelu bez rękawiczek. Po porządnym wyschnięciu czas na nałożenie podkładu. Mam odpowiedni ekwipunek, bo to jednak chemia. Oczywiście jako ostatnia pierdoła musiałam coś zwalić już na samym początku. Pod koniec wstrząsania puszka wyślizgnęła mi się z ręki i pękła druga nakładka, która była odkryta pod osłoną. Na szczęście takie uszkodzenie raczej nie będzie mi przeszkadzać w aplikacji, ale jednak. Za to nowy podkład od Vallejo jak na razie spisuje się świetnie. Żadnego ściekania, zakrytych detali, ani centymetrowej warstwy farby do zdzierania, jej! Po nałożeniu pierwszej warstwy podkładu odkryłam, że prepping jeszcze się nie skończył i potrzebne będą drobne poprawki. Niektóre nierówności wciąż były jeszcze widoczne, a poza tym... Co się tu wydarzyło przy tym uchu? Ta kanciapa wygląda mało naturalnie. Obcinam więc problematyczny kawałek i porządnie szlifuję krawędzie. Ucho wyszło mniej spiczaste niż to sąsiednie, ale i tak wygląda o niebo lepiej. Jeszcze raz pryskam podkładem prześwity i mogę zabrać się za kolorowanie. Robi się późno. Najpierw zaznaczam czarną kredką krawędzie ład. I tutaj przepraszam za moją pomyłkę w poprzednim filmie, to ten wzór strokatości to overo, nie to biano, co poznamy m.in. po tych długich wypustkach. Po konturowaniu maluję całą figurkę na czarno. Szczerze, nie trzymam się sztywno tych wcześniejszych ram łatek, a właściwie je olewam. Nie przejmuję się, jeżeli trochę wyjadę za linię. Na razie zależy mi tylko na uzyskaniu jednolitej czerni i dotarciu do wszystkich zakamarków customa. To tylko szkic, bo w końcu łatwiej jest poprawić potem krawędzie tych białych odmian, niż malować je całkowicie od nowa. Po trzech warstwach farby jestem usatysfakcjonowana i odstawiam model do pełnego wyschnięcia. W międzyczasie odebrałam jeszcze z paczkomatu ten nieszczęsny vernix, o którym mówiłam podczas unboxingu. Przyda się później. Nazajutrz zabrałam się za cieniowanie customa. Wbrew pozorom, czarne nie jest czarne i kara maść nie jest mroczna jak moja dusza. Sierść płowieje zwłaszcza latem, ujawniając piękne odcienie brązu, a w takim stanie właśnie będzie Hanower. Najpierw jednak postanowiłam wykonać łatwiejszy krok i dodałam szary kolor na skórę wokół oczu, pod ogonem oraz puzdro. Potem idzie już klasyczny brąz na boki, grzbiet, zad, ścięgna, grzywę i ogon. Na koniec odrobina jasnej ochry na słabiznę, a nadmiar pasteli w razie czego wycieram gumką chlebową. Na początku kładłam pastele bardzo ostrożnie, bo od wieków nie malowałam karych koni i nie wiem jeszcze jak będą się zachowywać na czarnej farbie. W dodatku poprzedni zaczął się kleić, więc mam lekki uraz. Okazało się, że zgodnie z moimi przypuszczeniami, z kolorami po wernixowaniu mogę się pożegnać. Ale to akurat zupełnie normalne. Im mniejszy podkład, tym więcej kolorów pochłania.
Więc następną warstwę nakładam już znacznie grubszą i tak, tyle mi wystarczy. Tylko coś ten matowy werniks taki mało matowy. No nic, z nadzieją, że werniks się unormuje z czasem, wracamy do tych nieszczęsnych odmian. Dlaczego nieszczęsnych? Ta część malowania jest bardzo męcząca i czasochłonna, chociaż na swój sposób przyjemna i całkiem relaksująca. Mimo wszystko warto jej poświęcić sporo uwagi. No więc malujemy, malujemy, malujemy i malujemy. W niektórych miejscach nałożono nawet 20 warstw farby, żeby nie było żadnych prześwitów. Ciemne plamy na odmianach wyglądają naprawdę słabo i przeważnie ta biel powinna być po prostu jak najczystsza. I jeszcze podczas poprawiania nóg domalowuję kasztany, żeby przypadkiem o nich nie zapomnieć. Oraz zabieram się za malowanie kopyt. Na tym etapie custom już bardzo mi się podoba. Uwielbiam patrzeć, jak pod wpływem dodawania kolejnych szczegółów koink nam tak pięknie ożywa. Ze względu na obecność białych odmian, kopyta będą różnokolorowe. Na przednie nakładam ostrożnie ciemnobrązową farbę. Zrobiłam około 6 warstw, po czym wracam do tylnych nóg. Tutaj wystarczyły mi ze 4 warstwy kremowego koloru. Potem biorę niedawno kupione kredki akwarelowe, które tak wymęczyłam w poprzednim filmiku, i zaznaczam kolejną linię białą, koronkę, dodatkowo wyróżniam strzałki i dodaję różnego rodzaju kreski, żeby nie były takie nijakie. Do tej pory traktowałam u customów kopyta po macoszemu i miały one bardzo jednolity kolor. Jednak w rzeczywistości każde kopyto jest inne i teraz staram się je dopieszczać równie mocno jak resztę figurki. Ostatnie pociągnięcia i tadam, można werniksować. To już ostatni raz. Czy aby na pewno? Wpierw użyłam starego werniksu, bo po pierwsze chciałam zużyć go do końca, a po drugie nie podobało mi się to błyszczenie customa po trotonie. I od razu przypomniałam sobie, dlaczego zrezygnowałam z Mitsurenitona. Ten kapryśny lakier zostawił mi dziwne, błyszczące plamki. Były one do tego stopnia irytujące, że nie mogłam dalej nic zrobić, patrząc na tego biedaka obok na półce. Więc spryskałam go od razu trotonem. I wiecie co? Już mi nawet nie przeszkadza ten satynowy połysk. Powiedziałabym nawet, że dodaje mu charakteru. Kolejnego dnia, który właściwie planowałam już jako ostatni dzień malowania customa, zabrałam się za oczy. Musicie mi wybaczyć, ale to bardzo delikatna sprawa i musiałam się skupić na szczegółach zamiast na kamerze, a w związku z tym nie mogłam nagrać dla was pełnego procesu malowania. W dodatku próbowałam nowego sposobu ich robienia i musiałam cały czas mieć instrukcje przed oczami. Ale oto są! I czas na mój ulubiony moment. Gloss. Zostawiam swój podpis dla potomnych. Jeszcze tylko ostatnia warstwa czarnych pasteli i pokrywam chrapy oraz oczy błyszczące werniksem, tym razem od Winsora i Newtona, sprawdzi się znakomicie. Kocham chwilę, kiedy wokół customa pojawia się ten subtelny błysk życia. Nakładam 2 warstwy, robiąc mniej więcej pół godziny odstęp pomiędzy nimi, żeby nic się potem nie kleiło. Ogier otrzymał przepiękne imię Skybolt i posiada już własny certyfikat. Skończyłam go w naprawdę ekspresowym tempie. 6 dni. 6 dni, rozumiecie to? Zawsze daję z siebie wszystko, ale mając przed oczami wizję uradowanej koleżanki, cisnęłam po 200%. Ale nie martwcie się, nie stracił przez to na jakości. Jestem straszną pedantką i przeszkadza mi nawet jeden marny pyłek na customie. Mózg po prostu by mnie znokautował, jeżeli ominęłabym w Skybolcie jakiś detal. Myślę, że najlepiej świadczy o nim reakcja koleżanki. Tak, tak. Certyfikat Skybolt, Ogier Hanowerski Kolekta, marzec 2021, Justyna Buch. Boże, on jest piękny. Bo Justyna go sama malowała. Ona mi go przemalowywała. A kiedy? Wcześniej? Był kasztanowaty? Tak, kasztanowaty był. Ładno, ładnie. Wszystko sama. Boże, on jest taki piękny. Boże, ta odmianka na pyszczku. Ten będę malować customy. Znaczy, ja już mam rzeczy, co? Niby jego maść nie była wybitnie trudna do odwzorowania, ale sama jestem z tego customa bardzo dumna. Rezultat naprawdę przeszedł moje oczekiwania. To jedna z moich najlepszych prac, jeśli nie najlepsza. Oczywiście są w nim pewne błędy. Na pewno chciałabym móc zetrzeć trudno dostępne resztki szwów i ten znaczek z napisów firmowych i lepiej zrobić kopyta, ale ogólnie bardzo się cieszę, że mogłam go pomalować. A wy co o nim myślicie? Dajcie znać w komentarzach.
Mam nadzieję, że Skybolt będzie równie szczęśliwy w nowym domu, co jego właścicielka. Więcej zdjęć, jak zawsze, znajdziecie na moim blogu. Odsyłam do linku w opisie pod filmem. Tam też zostawiam Wam resztę mediów społecznościowych oraz listę użytych przeze mnie materiałów. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach.